Ostatecznie w to niedzielne popołudnie na pierwszym festiwalu Ogórka. Ogórka, który niewątpliwie z naszą gminą jest związany poprzez jego głównie przetwórstwo na terenie tutaj praktycznie całej gminy, ale i również produkcja tego ogórka też się tutaj odbywa. Cieszę się, że ta idea związana z tym festiwalem ogórka została urzeczywistniona, a to zasługa przede wszystkim jednej osoby, pani radnej tutaj z Więcej, pani Justynie Łyżniak, za co jej serdecznie dziękuję. Dziękuję również drugiej osobie, która też ma niewątpliwie bardzo duży wkład w to, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Jest to pani Agnieszka Krankowska, czyli sołtys sołectwa Lelity Antonie Kłaczki. I cóż, życzę Państwu miłej zabawy. Mam taką cichą nadzieję, że to, co zostało dzisiaj zapoczątkowane, będzie miało dalszy swój ciąg w kolejnych latach. Także jeszcze raz miłej zabawy, miłego spędzenia popołudnia w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. Teraz prosiłbym o zabranie głosu pana radnego powiatu kobuckiego. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. W imieniu pana starosty Henryka Kipury chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia udanej imprezy i odczytać kilka słów, jakie pan starosta skierował przez panią Justynę Łyżniak do wszystkich Państwa. Szanowna pani Justyna Łyżniak, radna gminy Popłuch. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na pierwszy festiwal ogórka. Niestety z uwagi na wcześniej podjęte zobowiązania nie mogę osobiście uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu. Jestem pełen uznania dla podjętej inicjatywy mającej na celu promocję lokalnych producentów, a także przypomnienie tradycyjnych wiejskich smaków. Jestem przekonany, że dzisiejsza impreza będzie udanym przedsięwzięciem i dostarczy wiele przyjemności jego uczestnikom. Pokładam nadzieję, że festiwal na stałe wpisze się w kalendarz imprez organizowanych na terenie powiatu. Na pani ręce dla wszystkich osób zaangażowanych w dzisiejsze wydarzenia składam wyrazy uznania. Życzę dużo zdrowia i pomyślności, spełnienia marzeń oraz realizacji wszelkich życiowych i zawodowych zamierzeń. Starosta Kłobucki, Henryk Kipura. Dziękuję Państwu. Dziękujemy, to ja. Dziękuję za miłe słowa i teraz bym chciała. Dobrze. Zapraszam do zabawy wszystkich, zapraszam do stołów, szanownych gości, a ja bym chciała zaprosić na scenę, a właściwie najpierw przedstawić tutaj, zapowiedzieć. Zapowiedzieć zespół śpiewaczy Jutrzenka z Popowa, który powstał w 2007 roku i został reaktywowany w 2010 z Kołem Gospodyń Wiejskich. Jego założycielką jest i przewodniczącą koła jest pani Teresa Żuraska. Gdzie jest pani Teresa? Pani Tereso, zapraszamy tutaj do nas. To ja może dalej napomnę coś na temat zespołów. W skład zespołu wchodzi 12 pani, 3 panów. Koło, a zarazem zespół, bardzo prężnie działa na terenie swojej gminy. Bierze udział w licznych uroczystościach gminnych i powiatowych. Członkowie koła są również organizatorami wielu imprez na terenie gminy, takich jak Gminny Dzień Kobiet, Gminny Dzień Matki i Ojca, Festiwal Talentów w latach 2013-2014, wycieczki krajoznawcze po Polsce dla chętnych mieszkańców gminy, pouczające pogadanki, prelekcje, warsztaty na różne ciekawe tematy. Ja może oddam głos pani Teresie.
Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie Pani Justynie, że zaprosiła nas na dzisiejszy Festiwal Ogórka. Jest nam niezmiernie miło, że będziemy mogli dzisiaj przed Państwem wystąpić. Zaśpiewamy dla Państwa 3 piosenki, ale to już za niemałą godzinkę, tak? Około godzinki czasu jeszcze. Dziękuję bardzo. W tym czasie jak zapisy, Panie Pawle? 7 osób. 7 osób. Słuchajcie, zbieramy 10 chętnych dzieci, mamy bardzo fajne nagrody i mnóstwo.